Tam widzicie Café de Flore, gdzie gromadziła się w latach 20. cała paryska inteligencja. A tuż obok jest kawiarnia Le De Majo, gdzie bywali na przykład Ernest Hemingway, albo siadywali tam często Arthur Rimbaud i razem z Paulem Verlaine'em. Teraz musimy wybrać, w której z tych kawiarni my napijemy się kawę.